Dobry wieczór. Nazywam się Marek Woszczek. Jestem autorem konkursowego eseju pod tytułem Potencjalność, fizyka i odkrycie surrealności natury, który poświęcony jest ontologii przyrody. Pisałem ten esej kierując się kilkoma motywami, ale przede wszystkim, może najważniejszym spośród nich, była nie tyle krytyka pewnych konceptów natury, które są w obiegu, czy które odziedziczyliśmy, ale próba sformułowania pewnej pozytywnej alternatywy, a więc alternatywnego rozumienia pojęcia natury. Jak wiemy, samo to pojęcie jest nie tylko obciążone, ale jest jednym z najbardziej kłopotliwych pojęć w metafizyce, w filozofii w ogóle. A więc w pewnym sensie zabieranie się za projektowanie jakiegokolwiek pojęcia natury jest zwykle uważane za zadanie szalone albo w pewnym sensie megalomańskie. Ja może powiem tyle, że staram się w moim eseju pomyśleć naturę w inny sposób, ale robię to w opozycji do tych historycznych koncepcji natury, które pojawiają się w myśli nowożytnej od XVII wieku. Uważam, że jest to bardzo ważne, co w moim tekście wielokrotnie zaznaczam. Ważne jest mianowicie to, żeby filozofia dysponowała pewnym przejrzystym, świadomie sformułowanym pojęciem natury, które nie będzie balastem, a wręcz odwrotnie, pomoże nam na przykład definiować na nowo zadanie, projekt oświecenia. Zaczynam mój esej od XVII wieku, od baroku. Powiem może szczerze, że mój stosunek do baroku to jest coś w rodzaju relacji love-hate, czyli miłości, nienawiści jednocześnie. Mam wrażenie, zwłaszcza kiedy spoglądamy to z ściśle dzisiejszej perspektywy, że nieustannie do tego baroku, chcąc nie chcąc, powracamy, osuwamy się w ten barok. Oświecenie, przynajmniej na to, które jest jakimś projektem, tak jest rozumiane, nieustannie jakby po spirali do tego baroku wraca. Nie możemy się z tego wyzwolić. W tym sensie, mówiąc to jedynie pół żartem, jest coś takiego jak przekleństwo baroku. Mnie interesuje ta niemoc wydostania się z tej spirali właśnie w odniesieniu do pojęcia, do koncepcji natury, w tym oczywiście natury ludzkiej na przykład. Jeśli udało mi się w moim eseju, chociaż częściowo, pokazać, jak można by te odziedziczone pojęcia natury w metafizyce porzucić, to oczywiście byłbym bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że do pewnego stopnia mi się to udało. Było kilka wyzwań, które mi towarzyszyły podczas pisania tego tekstu. Jednym z nich jest fakt, który bezpośrednio wynika właśnie z tego, że pojęcie natury jest tak obciążone. Mianowicie polega to na tym, że przecina się tutaj kilka bardzo różnych dyscyplin, pól badań, czyli oprócz samej czystej metafizyki i fizyki, która jest w polu mojego zainteresowania, dodatkowo logika, historia idei, historia kultury, historia nauki, ale też filozofia polityczna, a nawet teologia. To powoduje, że często my filozofowie pewnie mamy wrażenie, że zabierając się za to pojęcie natury, robimy coś szalonego. Wyzwanie polegało na tym, żeby napisać tekst krytyczny, polemiczny i z pewnym pozytywnym pomysłem, ale w taki sposób, żeby on się nie rozpadł na mniejsze części, które nie mają ze sobą związków. Osobiście uważam, że da się to zrobić.
poruszać się po tych wszystkich polach jednocześnie i znowu mam nadzieję, że w jakimś stopniu mi się to udało. Drugie wyzwanie dotyczy samej fizyki, ponieważ ten problem, którym zajmuję się w tym tekście, bezpośrednio dotyczy filozofii fizyki, ściśle ontologii fizyki. I wyzwanie polegało na tym, żeby przedstawić to zagadnienie z perspektywy ontologii fizyki fundamentalnej, tak żeby to było zrozumiałe, interesujące z perspektywy filozofów, filozofek, które na co dzień ani się tym nie interesują, ani tym się nie zajmują. A więc staram się pokazać, że zagadnienia, które dyskutuję, w żadnym wypadku nie są jedynie zagadnieniami historycznymi czy czysto metafizycznymi, ale mają bezpośredni związek ze sposobami myślenia, które są istotne z perspektywy dzisiejszej fizyki fundamentalnej. Znowu, mam nadzieję, że w jakimś sensie to zamierzenie się powiodło, że udało mi się pokazać, jak bardzo problem ten jest istotny, ważny. Dziękuję. Potencjalność, fizyka i odkrywanie surrealności natury to tytuł bardzo obszernej i wyrafinowanej intelektualnie pracy Marka Woszczka, pracy ze sporą dozą matematyzacji, którą to pracę jury konkursu zakwalifikowało do finału tegorocznej edycji. Być może filozofia jest dziś zróżnicowana jak nigdy. Być może jest też bogata jak nigdy. Być może przechodzi też kryzys jak nigdy. Być może jednak wciąż podejmuje radykalne zapytanie o wszystko. Pytanie o wszechcałość, o możliwość jej poznawania i wypowiadania tego poznawania. Ta praca wpisuje się właśnie w ten modus zapytywania o kwestię fundamentalną, kwestię natury czy istoty wszystkiego, co byłoby w zasadzie powrotem do źródeł zachodniego myślenia. Tytuł pierwszej części tej pracy to bowiem Physis. Ale w pracy tej nie chodzi o jakiś powrót do presokratyków, ale o spotkanie nowożytnej filozofii, precyzyjnie zaś jej metafizyki z nauką. Nauką koniec końców w postaci współczesnej fizyki kwantowej, o czym traktuje czwarta, ostatnia część tej pracy. Autor jej uważa bowiem, że należy przemyśleć to, kim jesteśmy jako nowocześni i w jaki sposób chcemy zamieszkiwać świat z ufnością, ale zarazem bez złudzeń. Metafizyka zaś nie powinna być uprawiana w izolacji od fizyki. Ogólnie rzecz ujmując, pracy tej filozofia konfrontuje się więc z nauką, co jest o tyle niezwykłe i zajmujące, że współczesna nauka stanowi pewne zagrożenie dla statusu samej filozofii, lub też sama filozofia chce się nawet upodobnić do nauki. Ale też wiemy, że istnieje w filozofii chęć odgraniczenia się od niej, by przywołać to słynne powiedzenie Heideggera, że nauka nie myśli. Ktoś może nawet zadać pytanie, czy takie spotkanie jest w ogóle możliwe przy zachowaniu autonomii obu tych obszarów. Wydaje się, że praca ta udziela na tą niełatwą, lecz fundamentalną kwestię jakiejś odpowiedzi. Jeśli to spotkanie nie jest w ogóle możliwe, to na płaszczyźnie, co może zabrzmi tu paradoksalnie, prymarnej nieokreśloności, niejako czystej płaszczyzny immanencji, pola potencjalności wirtualnej. Wydaje się, że taka wizja wszystkiego nie podważa statusu filozofii, ale jednak idzie chyba w parze z jej antymetafizycznymi strategiami. Nauka zaś zostaje z kolei uwolniona od balastu swych metafizycznych korzeni. I w tej właśnie odpowiedzi upatrywałbym wielką wartość tej pracy.